Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Tym razem zarabię z laptopa, gdyż chciałem Wam pokazać, jak wyglądały początki mojej edycji, jak zacząłem edytować, dlaczego wybrałem YouTube'a i być może komuś przyda się po prostu taka informacja, ten mój punkt widzenia, jak można to zacząć robić, więc zaczynamy. A więc zapisałem się do anglojęzycznej szkoły marketingu internetowego, tego online biznesu, gdzie dowiedziałem się, że ten swój online biznes można prowadzić tak naprawdę w czterech systemach, czyli audio, wideo, pisaniu lub uczenia się e-commerce'u, czyli sprzedaży fizycznych produktów, głównie na Amazonie ze względu na jego charakterystykę, gdzie ten swój biznes można prowadzić właśnie tylko i wyłącznie z komputera, tworząc marketing. Odrzuciłem od razu wideo. Wiedziałem, że to nie dla mnie. Nie miałem wtedy odwagi na to, żeby nagrywać filmiki i wrzucać je do sieci. To w ogóle nie wchodziło w grę. Pomimo tego, że zawsze chciałem się nauczyć edytować, jakieś tam swoje wakacje, jakieś rzeczy, które tam robiłem, nagrywałem i po prostu archiwizować je dla siebie. Ale obiecałem sobie, że będę przechodził przez to szkolenie tak jak należy, to co będą sugerować, to co będą mówić, żeby robić, to będę robił. No i pojawił się pierwszy challenge, nazywał się on 90 Days Video Challenge, czyli trzeba było nagrywać najlepiej codziennie jeden filmik, krótki filmik, mówić coś do tego telefonu. Chodziło o przełamanie właśnie tej bariery, o ten właśnie swój rozwój osobisty, pomimo tego, że z boku może to wyglądać śmiesznie, naprawdę to po prostu zmienia bardzo wiele. Trzeba było nagrywać jeden filmik i po prostu wrzucać go do zamkniętej grupy, gdzie tak naprawdę wszyscy studenci robili to samo. Więc chcąc, nie chcąc, zdecydowałem się na to, dzieląc się tym, co w danej chwili robię, co czuję, kim jestem i tym podobne. Nagrałem chyba 38 filmików i przerwałem, bo pomyślałem sobie, że znowu jak się zacznie coś dziać ciekawego, to pociągnę to po prostu dalej. I tutaj chciałem Wam pokazać, jak to mniej więcej wyglądało w moim przypadku, gdzie po prostu pokażę Wam kilka tylko fragmentów, a ostatni kawałek właśnie tych fragmentów jest z prostą edycją, gdzie po prostu postanowiłem wykorzystać sytuację, zacząć po prostu uczyć się tego edytowania, więc ściągłem sobie na przerwie w pracy aplikację do edytowania i w pół godziny w miarę zaczaiłem, jak to mniej więcej wygląda. Była to aplikacja QuickStory, GoPro Hero, gdyż ogólnie jestem fanem brandu GoPro, no i tyle. W tym momencie zaczęła się moja przygoda z edycją, więc popatrzcie sami, jak to wyglądało, jak wyglądało ten 90 Days Video Challenge w moim przypadku. Hi, how are you, lads? My name is Roman. And forgive my English, I'm actually Polish, living in Ireland, and that is actually first time when I'm making that kind of video and sharing with the others. I was actually trying to set up my second web. I had some problems with disclaimers. Sometimes, you know, you're doing something and everything's looking brilliant and you are so, you know, full of energy, and in some days I'm thinking like, Jesus, it's not easy, like, and you know, deepest as you're going, you're actually seeing that actually that's not easy, that is very complicated but possible. I think it's all about the balance. And thank you pages disappeared from digital business launch. I don't know why. I get the message today that is actually impossible to bring them back. So I spent about 4 hours Saturday to, you know, making those lead capture pages. Thinking what I like before at work when I, you know, have few minutes, I have a lot of like, you know,
No i tak właśnie wyglądał ten mój 90 Days Video Challenge. Później stworzyli platformę Mentors i tam pojawił się drugi challenge, nazywał się Fortopia Challenge. I ten z kolei miał na celu, aby codziennie stosować swój jakiś micro commitment, czyli po prostu wprowadzać jakąś pozytywną zmianę codziennie w obrębie naszego życia, rodziny, zdrowia, biznesu. No i wrzucać to po prostu na platformę Mentors w postaci jakiegoś opisu, zdjęcia. No i właściwie tyle. Ja postanowiłem, że codziennie przez 30 dni będę nagrywał, edytował i wrzucał krótki filmik związany właśnie z tymi czterema obszarami naszego życia i to właśnie zacząłem robić. Ale to już zacząłem robić na komputerze. Stwierdziłem po prostu, że idę dalej w tą edycję, chcę się tego uczyć. Kupiłem sobie używanego iMac'a 4-letniego. Tak właściwie doradził mi mój przyjaciel, że 4-letni iMac to będzie właściwie taki, taka optymalna opcja, gdzie tak naprawdę będzie ciągnął tą edycję, nawet nagrywając w 2.7K, w 4K też powinien. Także zacząłem właśnie nagrywać te po prostu te filmy i edytować już na komputerze, także zobaczcie sami. Ciekawostka teraz. Idąc przez ten challenge, w 14 odcinku myślałem, że będzie nierealne tak naprawdę nagrać 30 odcinków, dokończyć to. Tym bardziej, że był lockdown, a ja ciągle pracowałem, miałem wolne tylko tydzień. No ale udało się. Na zakończenie tego challenge'u wykorzystałem swój filmik, bo wróciliśmy jakieś 2 miesiące wcześniej z nart, więc miałem jakiś tam materiał. O tym właśnie marzyłem, żeby gdzieś tam z jakichś swoich wakacji nauczyć edytować się te filmy, archiwizować je w przyszłości i po prostu wykorzystałem ten filmik, wyedytowałem go, pociąłem. Nie miałem oczywiście dużo czasu, to wszystko trwało po prostu w jeden dzień. Musiałem w jeden dzień wyedytować filmik, podłożyć jakąś muzykę, ale wykorzystywałem tylko i wyłącznie darmową aplikację właśnie Apple'a na iMacu iMovie. Do tej pory tak naprawdę z tego korzystam.
No i tak naprawdę po tych dwóch challenge'ach, po przechodzeniu przez te moduły w tej szkole, po roku czasu właściwie, stwierdziłem, że otwieram swój kanał na YouTubie, skoro udawało mi się nagrywać i edytować krótki filmik codziennie przez 30 dni, pomimo jakichś takich wzlotów i upadków, stwierdziłem, że będę w stanie po prostu nagrywać jeden filmik w tygodniu na YouTubie i po prostu stwierdziłem, że otwieram kanał. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, stwierdziłem, że otwieram ten kanał, będzie się on opierał na moim życiu z moją ukochaną. Wydaje mi się, że dla wielu osób możemy wydawać się zabawni, ktoś może być zainteresowany życiem w Irlandii, a do tego mogę się dzielić tym, co do tej pory się nauczyłem, promując produkty i szkołę właśnie tego marketingu internetowego, gdzie uczę się tego wszystkiego, która mnie doprowadziła do tego miejsca, w którym się znalazłem i po prostu jestem zadowolony. I mam nadzieję, że ludzie będą się chcieli rozwijać, czy to będzie ta szkoła, czy inna, czy jakiś coaching, czy cokolwiek, po prostu warto się rozwijać, warto po prostu iść w tą stronę. Zaczynając to szkolenie, przechodząc przez nie, nigdy w życiu nie przypuściłbym, że zdecyduję się na to, na co się zdecydowałem. Raczej skupiałem się na pisaniu, czyli może jakichś banerach reklamowych, może prowadzeniu bloga, tworzeniu jakichś postów, płatnych reklamach. Ale czuję, że mam robić to, co robię, bawi mnie to i zobaczymy, gdzie po prostu mnie to doprowadzi. Jeśli chodzi o kanał na YouTubie, na pewno trzeba nagrywać minimum jeden filmik w tygodniu, skupić się na przekazywaniu wartości i rozciągnąć to na lata. Tak wygląda darmowy marketing. Czy tworzycie jakiegoś bloga, czy wymyślicie sobie jakąkolwiek drogę tego online marketingu, tego online biznesu, to wszystko trzeba rozciągnąć w czasie, to trwa lata. Naprawdę, trzeba po prostu ciężko nad tym pracować i jest to realne, jest to możliwe, ale nie dla wszystkich. Dla pewnej grupy osób, która czuje po prostu, że jest coś więcej, że mogłaby coś zacząć robić, która się nudzi, która po prostu ma wrażenie, że jest zamknięta w jakiejś klatce życia, po prostu jakiegoś takiego, w którym się nic nie dzieje, jest ta rutyna i po prostu często są ludzie, którzy są po prostu nieszczęśliwi, szukają jakichś rozwiązań, szukają po prostu czegoś i wydaje mi się, że taka szkoła marketingu internetowego, coaching w Polsce też bardzo sprawnie rozwija się, pomaga wielu osobom. W następnych odcinkach gdzieś tam będę opowiadał, jakich ja mam mentorów, jakich coachów lubię po prostu posłuchać właśnie sobie, którzy gdzieś tam wspierają tą drogę nietypową, więc ja ogólnie polecam i po prostu na własnym przykładzie chciałem krok po kroku pokazać, jak w moim przypadku to wygląda, dlaczego to zacząłem robić, jak to zacząłem robić, no i to właściwie tyle. Moi drodzy, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. W następnych odcinkach dalej będę gdzieś tam rozwijał temat, będę starał się przekazywać jakąkolwiek wartość i mam nadzieję, że dla może jakiejś grupy osób jakiś impuls, gdzie po prostu stwierdzą, że być może oni też mogliby iść tą drogą i w jakiś sposób się rozwijać. Także dużo zdrówka, moi drodzy, szczęścia i do następnego razu. Hej!